Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej baskijskiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc umarł król, niech żyje król. Nowy władca to król Munio, lat 39, skromny, bez serca, ale opanowany. Charyzmatyczny negocjator, aspirujący mistrz miecza, walczył w krucjacie, lubi zaglądać do kieliszka, jest bystry i wychowywał się na dworze administracyjnym. Mamy również 3-letniego syna, tak więc ciągłość dynastii jest zapewniona. Mamy też dosyć niesympatyczną wojnę na chwilę obecną. Na czym się skupimy? W sumie na klasycznej dyplomacji, chociaż tak, bardziej nam się przyda. I mamy też kolejnego perka. Bardzo dobrze. Teraz co do ludzi tutaj. Kto gdzie? Więc tak, na pewno ty idziesz tutaj. To jest po prostu zdolny człowiek do wszystkiego. I okej, chyba w ten sposób. Siostrzyczkę zostawimy jako mistrzynię szpiegów. Miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy. Pozbądźmy się też jeńców. No i fajnie byłoby jak najszybciej tą wojnę skończyć. Mamy też sporo terenów na południu. Nasz syn w sumie może dostać od nas te 4 prowincje już. O, jest w stanie tym zarządzać. A co do sytuacji na południu, po prostu utwórzmy jakiegoś pomniejszego wasala. O. Zresztą ostatecznie chcemy też te tereny przejąć, to by należało odebrać, ale to jeszcze później. Być może po tym, jak wygramy tą wojnę, to taką decyzję podejmiemy. Oczywiście o ile ją wygramy. Można też szybko sojusz z synem, ale nie będziemy tego robić. A tymczasem żona znowu w ciąży. Zmarł jeden z rywali. Tak, mamy drugą połowę tej prowincji, więc po prostu o jedną robimy sobie roszczenia. Nowa kultura. No i trwa oblężenie. Czy się zakończy wojna? No niestety nie, nikogo nie pojmaliśmy. Nie jest to idealne. Tu nic jeszcze nie możemy zrobić. Postawmy tą rekonkwistę w sumie, chociaż już teraz większość się odbyła, więc może jednak lepsze fortyfikacje. No i dalej pamiętamy, że chcemy zreformować religię, ale póki co nie ma na to szans. No i przydałoby się zwycięstwo na polu bitwy, szczerze mówiąc. Mamy trochę nadwyżki niepowołanych sił, z tego co widzę. Dość sprawnie się tutaj zorganizowały i teraz uderzenie, które powinno to skończyć. Dorwaliśmy przeciwnika. Tymczasem wasal składa nam hołdy. I kolejna córka. Elegancko. No niestety jeszcze jedną prowincję należałoby zająć. Tym bardziej, chyba że ta porażka jedna była wcześniej w tej wojnie, w bitwie, więc może i nie, bo widzę, że dość szybko punkty overtime przybywają. A tymczasem jest szansa na stanie się zielarzem. Niestety się nie staliśmy, ale mamy zwycięstwo i teraz, jako że zdobyliśmy mu terytorium, możemy
bez problemu odebrać mu inne terytorium i nie będzie jakoś aż tak wściekły. No trochę będzie jednak, mimo to. A co do tych ziem, myślę, że stworzymy księstwo Sewilli. I powiedzmy tu jakiś miejscowy ród. No, to są dwie prowincje, dobra. Otrzyma od nas Sewillę. I ty jesteś też od nas, otrzymasz Grenadę. Czyli zrobiliśmy tutaj małe porządki na południowej rubieży. A papież widzę nas bardzo, bardzo lubi, czyli skorzystamy z tego. Jedno gorsze od drugiego, niestety. No, sytuacja się poprawia. Być może podbijemy ich. To są jednak muzułmani. Tylko są dość silni. Ale można by ten kawał terytorium im odebrać. Na razie chyba tych pomniejszych muzułmanów warto by było się pozbyć. Też wreszcie nasz kraj ma potężny potencjał militarny. Tego jeszcze nie było. Jednak stresik, no trudno, spróbujmy go chyba przezwyciężyć, też nie. Nasz władca zajrzy do Kielona. On to lubi. No, 9 tysięcy naszych. Dość ciężko to wygląda, wezwijmy sojuszniczkę. Z chęcią przybędzie. Mamy oczywiście również zakon, ale czekajmy na sojuszniczkę, te 3000 powinno wystarczyć. No chyba, że zakon jest darmowy całkowicie, bo jeden jest nasz. A co do córki, bez serca, no chyba tak. Oba gdzieś walczą. Czy oni nie zamierzają tu ruszyć swojego tyłka? Coś wygląda. A co do buntu? Dość silna frakcja chcąca ograniczenia naszych, czyli autorytetu, a myśmy chcieli jeszcze bardziej autorytet podnieść, szczerze mówiąc. No nie wiem, ci sojusznicy się nie pojawiają. Powinniśmy być dość silni, żeby zmiażdżyć wroga sami, ale nie jesteśmy. Kurde. Niestety ci niewierni się tu złośliwie okopali. Gdzie jest to miasto? Gdzieś tam. Dobra, bierz to. No i co z tymi 4000 sojuszników? Coś mi powie? Zakon się obija. Najlepiej by było pobić, no. Nie mamy lepszego dowódcy. Nie mamy specjalnie, to jest święty wojownik. Według mnie jest większa szansa, że to wygra. I chyba weźmiemy jednak najemników, dla jednej prowincji trochę głupio. No, że jednak da radę. Chociaż strasznie górzysty teren, ale zdobywałem powoli przewagę. No, mamy troszkę też mało rycerzy. Ale okej, pobiliśmy ich nie używając rycerzy, znaczy tych najemników. No niestety znów stronnictwo buntownicze nabiera sił.
Interesuje nas to. O, i teraz nasz sojusznik wreszcie podjął jakieś działania. Pięknie po prostu. Mamy składającego nam hołdy wasala. No i wyrównane granice. I tu byśmy mogli w teorii podnieść podatki. Dobra, rozwińmy nasze włości. A, bo w Kastylii też mamy jedną prowincję teraz. Ten by chciał być pewno w Radzie, jak wszyscy. Ten przestał być wpływowym wasalem, więc zrobimy podmiankę. I niech tak na razie zostanie. Trzeba troszkę chyba odpocząć od wojen. Ile nam brakuje do stania się cesarzem? Trochę na pewno. A nie, tylko 9 prowincji. To nie jest jakiś wielki wyczyn. Wybierzmy się na pielgrzymkę. Myślę, że do Watykanu odwieźmy papieża, no jednak daje nam pieniążki za darmo. I myślę, że nasz władca, który jest mistrzem miecza początkującym, spróbuje się zmierzyć z bandytami. Skromna przebiegła. Jesteśmy skromni, więc jak najbardziej w ten sposób. Zainteresujmy się też tutaj, bardzo bogatą prowincją z kopalniami srebra. A tymczasem staliśmy się pielgrzymem. Niestety ciągle... A nie, to już jest inny bunt. To jest bunt chłopski, który tutaj zbiera się i wisi nad nami. Myślę, że też jest dobry moment, aby zwiększyć tutaj nasze zasoby militarne. Nawet może jeszcze bardziej stać nas w tej chwili. No, ale niestety chłopi bezczelnie się buntują. Nie są jakoś super liczni. Myślę, że armia zawodowa przejdzie swój test bojowy, eksterminując chłopów. Eleganckie zwycięstwo. I nasz władca, który jest bez serca, każe stracić. Chociaż nie jest mściwy, ale no niestety. Nie tylko, że to był niewierny, to jeszcze się zbuntował, nie ma litości w tej sytuacji. Cóż się dzieje w stali tronowej? To jest jej problem, że dzieci mi się musi zajmować. Dobra, niech się rozwija w swoich tam inspiracjach. Potrzebujemy więcej żołnierzy.
Możemy mu też kogoś znaleźć, jakąś małżonkę. Powiedzmy, może być ona Andaluzyjka. I myślę, że uczta. Nasz władca lubi się napić, więc wykorzysta tą możliwość, żeby zajrzeć do Kielona. I myślę, że też, albo nie, bądźmy mili na naszej pierwszej uczcie. Spróbujmy zbudować lepsze relacje z wasalami. Okej. No. Jesteśmy już patriarchą. Myślę, że pójdziemy po prostu w to, żeby być zdecydowanie takim ogólnie lepszym dyplomatą. I oczywiście papież nas dalej lubi, daje nam coraz większe sumy. To jest dość dziwne. Tym bardziej, że walczymy w większości z innymi władcami chrześcijańskimi. No, ale widać nam darowuje. Moglibyśmy też zacząć tutaj poszerzać nasze wpływy. Chciałbym zająć to całe, ale być może szybciej będzie zwyczajnie stoczyć 3 wojny, zanim zamiast czekać na czasy, kiedy będziemy mogli to zdobyć jako królestwo. O, w ten sposób. Ale dosyć silny, kurde, ma sporo sojuszników. Z czego ten jest najważniejszym, ale dosyć stary. Sam też ma zbliżone siły do nas, kurde. Prawda, moglibyśmy skorzystać z zakonu, który w tej chwili jest wolny. Co do córki. Możemy dla sojuszu wydać za króla Francji. Cesarz bizantyjski. Czy król Francji ma dzieciaki? Ma sporo synów. I tylko najmłodszy nie ma żony. A to byśmy raczej poszukali młodszej córki. O. Powiedzmy ty, matrynarnie, pójdziesz za króla Francji, co da nam możliwości wmieszania się w tamtejsze sprawy. No, tu trzeba ich niestety wrzucić do lożku. A co do Bizancjum? No, on ma tylko jednego syna, więc tutaj wchodzi w grę tylko klasyczne małżeństwo. Niemniej jednak uważam, że sojusz z Bizantyjczykami to jest coś, co podniesie nasz prestiż, tak globalnie. Czyli będziemy w to iść. I wracamy też do podnoszenia naszego developmentu. Zobaczmy też kulturę baskijską. No, bardzo ciekawy, dobry obszar objęła, może jak najbardziej być w ten sposób. No dobrze. I co dalej? Ok. Właśnie, nasz syn. Być może powinniśmy już poszukać narzeczonej. O, nie, co ja robię. Ma mieć dobre cechy i być jak najmłodsza. Baskijka naszego rodu, to prawda. Karzeł. Ale miejmy nadzieję, że ta cecha
karłowatości nie zostanie przekazana dalej, a pozostałe dobre cechy zostaną. Wiem, że jest wszystko 50-50, ale czemu nie? Dobrze. Możemy też to nieco rozbudować. Tutaj w sumie postawmy też kolejne miasto. A nasze miasta widzę też całkiem ładnie porozbudowywane z tego co tutaj widzę i się rozwijają nawet samoczynnie, czyli dobrze. Dobra, wyruszaj w podróż, gdzie tam byś chciała. Kto to jest? Nasza siostrzyczka. Pomyślmy politycznie, gdzie by można było coś ugrać. Może na przykład tu. Tu akurat jej nie mam na liście. Wenecjanie. O! Jeden z młodszych synów króla Lotaryngii. Myślę, że tak. To jest dobre posunięcie dyplomatyczne, czyli pozycja naszego rodu powinna zdecydowanie się poprawiać. Takiego tutaj pomniejszego rodu, który dobił do tytułu królewskiego, zaczynamy stawać się naprawdę poważną siłą w Europie. I no tutaj co byśmy potrzebowali, żeby wypowiedzieć świętą wojnę o tytuł królewski? O, Paragon to w ogóle jest bez szans. Czyli chyba najrozsądniejsze by było po prostu przeciąć ich na pół. Ach, akurat w tym momencie też zakon jest zajęty. Ale wypróbujmy nasze świeżo zawarte sojusze. Może Bizantyjczycy z powodu swojej rangi chcieliby zbyt dużo prestiżu, ale pozostałe państwa jak najbardziej nam pomogą i to wystarczy. Połączymy siły. No, kto dowodzi? Mąż naszej siostrzyczki, który dalej nie chce się nawrócić, ale już ma tyle lat, ile ma. Myślę, że nie będziemy go w tym momencie zmuszać. No, niech dołączy do naszego dworu. Właśnie, a propos dworu, rzućmy okiem na to, kogo byśmy tu jeszcze mogli znaleźć. Czempiona, bardzo dobrze. Ochroniarza i błazna, czyli wszystkie stanowiska są obsadzone. Dobra. Może być. No i czekamy na przybycie tych 4000. Przecież wydaje mi się, że moglibyśmy i bez tego wygrać. Kurde, tylko że przybyło też 5000 jego sojuszników. Zacząłem się zastanawiać, czy nie lepiej uderzyć. No niestety nie. Nie
Liczyłem, że sprzątniemy ich zanim tamci przyjdą, ale się nie udało. No ale jest 10 tysięcy wsparcia z Francji i tak, cała Sardynia będzie nasza. Będziemy tam niedługo przymierzać się do jakiejś interwencji wojskowej. Mściwa, chtnotliwa czy uparta? Skromni i opanowani, czy nie mściwa? Niech będzie cnotliwa. Troszkę to destresuje, ale damy sobie radę. No i chyba czas na zemstę. A tymczasem nasz syn paranoiczny, ambitny czy sadystyczny. Niech będzie, kurde. Niech będzie sadystyczny. To jest dla nas dosyć popularne w rodzinie, tak szczerze mówiąc, ten sadyzm, więc się nie będzie wyróżniał negatywnie. Nie chcemy się po prostu nikim przyjaźnić. I tym razem nasze połączone siły przeważają nad niewiernymi. Możemy tym samym ruszyć na ich stolicę. Dobra. Bądźmy. Wykorzystałem podróże żony, żeby po prostu pokazać nasz prestiż i tak dalej, i tak dalej. Kurde, dość opornie tu idzie to obleganie. Chociaż więcej im zrobimy zabierając im stolicę, niż oni zabierając nam jakąś nijaką prowincję. Taka prawda. Tym bardziej tutaj też potracą okoliczne tereny. Dobra. Zajmijmy jeszcze to, ponieważ jeżeli się ruszymy, nasz sojusznik może polecieć za nami, czyli lepiej by było, żeby tak się nie stało. Zdobądźmy to. I kolejna córka. Naprawdę dużo tych dzieciaków będziemy mieli. Już czy nie już? Już. No i chyba czas wydać im kolejną generalną bitwę, licząc, że wszyscy na niej pomaszerują. Chyba... Nie jesteśmy dyplomatą, chcemy wobec tego prowadzić negocjacje jakieś. Tragiczny błąd zrobili. Szczery, przebiegły czy skromny? Skromny. Powiedzmy o rodzinie, bo jesteśmy sobie w tym kierunku. Nie do końca wyszło. Myślę, że sobie zabierzemy jako pamiątkę po naszym wspaniałym zwycięstwie ich baner. My też sporo widzę tutaj do ugrania. Po prostu wymieniając ludzi na pieniążki z tego co widać, ale... kolejne dziecko. Potrzebuje wychowawcy. Nasza córka, która jest potencjalnym dobrym szpiegiem. O, nasza siostra. Myślę, że jest idealną osobą, która może ją wychować. Tutaj też dość szybko odzyskujemy, ale chyba należy ruszyć na nich na kolejną generalną bitwę. Znów są podzieleni, czyli to powinna być łatwa bitwa.
Dokładnie. I chyba wracamy odzyskiwać nasze tereny. No, ale muszę przyznać, że teraz to kiepsko wyszło, bo nasi tam nie podążyli. Dorasta najstarsza córka. Czy odnieśliśmy zwycięstwo, ale takie dosyć krwawe i brzydkie. I kto? No ty dostaniesz na tym stanowisku, a pomyślmy nad narzeczonym. Już może po wojnie. Najpierw ją wygrajmy. Martwi mnie też niezadowolenie naszych ludzi. Zakładam, że jakaś frakcja wykorzystuje to, ile wojska straciliśmy podczas tego konfliktu. Dokładnie. Kto inny nam tutaj widzę pięknie składa hołdy. Myślę, że będzie bitwa, która skończy tą wojnę. Oczywiście, jeśli reszta naszych przybędzie. Dobrze, może będzie lepszy od tego, który mamy, bo ten pan też jest tragiczny. Chyba zostawiamy tak, jak jest. Czyli tu wierzę, że pójdą i nam pomogą. I też tak się stało. Nie jesteśmy jakoś pazerni, więc po prostu pochwalimy kościół i tyle. Takie bezpieczne posunięcie. I mamy też kolejne tereny. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do buntu. Teraz co do tych ziemi. Właśnie, może znajdziemy jakiegoś ciekawego męża. Ten Niemiec na przykład. Może kiedyś zostanie królewskim architektem? O, dostanie od nas te włości. I oczywiście tytuł księcia. To byłby wstyd, gdyby mąż naszej córki był jakimś tutaj hrabią pomniejszym. No dobrze. No i teraz musimy chwilę odpocząć, żeby uspokoili się wasale. Czyli tak, najpierw zgarnijmy pieniądze. Polowanie, w sumie zróbmy polowanie, żeby troszkę ograniczyć nasz stres. No, naprawmy to tak. Na zaś. O, jeszcze mam ponad 100 lat na utworzenie religii, czyli powinniśmy dać radę. Tym bardziej teraz myślę, że spróbujemy wprowadzić niedługo wyższy autorytet, mimo że wasale chcieliby go obniżyć, ale ok.
Okej, skorzystajmy z miejscowego przewodnika. I coś robimy tutaj. No, korona jest niezła, ale to zbroja jest tragiczna, więc możesz ją sobie wziąć. Kolejne sojusze. No dobra. Dobra, ze wszystkimi. Mam jakiś bardzo pomniejszy, ale... Co tam? No i też całkiem źle nasz kapitał wygląda. Nie, romanse z jakimiś dziwnymi kobietami robiącymi artefakty, darujmy sobie. Ambasady. Okej. Ktoś nam coś chce zapłacić? Co ona by chciała? Artefakt, no nie. O nie, choroba. Ale daliśmy radę, a jak nasz syn? Cierpliwy, szczodry czy pracowity? Nie będzie pracowity w sumie. Chociaż może cierpliwy, powiedzmy opanowani, w sumie tak. To by pasowało bardziej. No i wyprodukowała nam lepszą zbroję niż mieliśmy, czyli to była dobra decyzja. Też można by zobaczyć naszych rycerzy, jak się prezentują. Średnio. Może zaprośmy jakichś nowych. I oczywiście uczta, no musimy się napić. To bez dwóch zdań. Nowa osoba potrzebna. Kto zostanie? Ty, a tutaj coś ciekawego. A, do artefaktów. I kolejna szansa na jakiś przedmiot. No, nasz majątek jest wspaniały. Potęga zresztą też. Książkę o torturach chcę napisać. No może nasz władca bez serca lubi. Zabierzmy go do lekarza, no. Jakiś krwawiący typ na dywanie. Darujmy sobie. I myślę, że właśnie teraz jest dobry moment, żeby sięgnąć po Sardynię. Mają własne problemy. Raczej nie mają wielkich szans. Nie chcemy ich nawet obalać, miejscowego człowieka. Po prostu będzie on teraz nam służył i tyle. Zbieramy armię na Balearach. No i wyruszamy. Co najlepsze. O, tu jest chyba... Może być. Ludzie w lochach są tam, gdzie być powinni. I no nie wiem, czy chcemy, żeby to było dla naszej żony. Niech będzie ku pamięci Joanny. No dobra. A tymczasem wyzdrowieliśmy. Małżeństwo. Praktycznie początek wojny i już zwycięstwo. Prawie że. Mam mało pobożności, więc na razie nie będę jej
przymieniał na zasoby pieniężne od papieża. O. Pisa popiera, widzę. I książka dla intrygantów, dla nas troszkę nieprzydatna. Ale troszkę budzi strach, więc czemu nie? Możemy w ogóle ogłosić się królem Sardynii, gdybyśmy zajęli jeszcze jedną prowincję, więc chyba to zrobimy, ale to w następnym odcinku. Na razie zakończmy to. Pięknie. I oczywiście miejscowe książątko tutaj dalej rządzi. Sardyńczyk, po którym dziedziczy jego wnuk. To spróbujmy jakieś niecne posunięcia. Nie przejdzie niestety. Oddamy mu tytuł. Nie będziemy się tu mieszać w jego sprawy. Niestety nie chce się dać nawrócić. Ale to się może zmienić, kiedy zdobędziemy mu te tereny, bo no w tej chwili przeciwnik jest po prostu całkowicie niezdolny do obrony. Po prostu nic nie ma, więc to będzie Blitzkrieg. Da nam też najprawdopodobniej możliwość koronowania się. Tak jest. I te ziemie będą kolejne do naszych tytułów. No chciałbym jeszcze tutaj mieć, no a nie będziemy jakoś super kombinować. Niestety nie ma szans raczej na tego paragona cnót. A tu, no zobaczymy, chyba że poczekamy, chociaż mamy już 50 lat i fajnie było się niedługo koronować cesarzem. Taka prawda. No, zakrutujmy kolejnego specjalistę. Jest niewierny, ale co tam? Kogo mu damy za żonę? Dzieci z niego, a to mało ważne, tak naprawdę nie ma dobrych cech. Niech będzie ta połabianka. O, coś mi tu spadło. No, możemy sobie wyskoczyć na pijacką imprezę. A czego nam tak naprawdę potrzeba, żeby się teraz ogłosić cesarzem? Pobożności tylko. Wow. Dobrze wiedzieć. Albo zróbmy jeszcze w tym odcinku tą wojnę. Ona nie powinna być zbyt ciężka. Szczerze mówiąc. Nawet nie wiem, czy przeciwnik cokolwiek wystawi do walki. Co to za rzeź na dworze? Dobrze, możemy się jakiegoś języka nauczyć w teorii. Papież dalej Bask? Nie, teraz Francuz. I chyba zajmiemy mu stolicę, bo no, znalezienie jego armii może graniczyć z cudem. Myślę,
Myślę, że bardziej chcę być... budzić strach jednak. Co tu się dzieje? Chłopski bunt. Nie, weźmy to szturmem, żeby nie przeciągać, a nuż się uda kogoś pojmać podczas szturmu. No i się wolno sejwuje. W sumie do zdrowia może być nam bardziej przydatna niż ta do szpiegowania. To wyprodukujemy, a ta mówię, no nie jest jakiegoś super jakości. I dajmy ją troszkę wiedzy. I troszkę zdrowia. Armia przeciwnika na razie nie istnieje. Gdzieś polazła i nie wiemy co znaczy polazła. Była zniszczona pewno. Nie chcemy się z nim zadawać. Po prostu. O, idzie armia wroga. Możemy ją przechwycić. Dobrze. Pięknie. Nie, zniszczmy to jakieś mało przydatna rzecz. Nasza żona ponownie w ciąży. Syn dorasta, również dyplomata. Jest mizerne. Nie. Nie oddam mu naszego tronu. Tym bardziej, że cholera wie, jak mu pójdzie praca. Na pewno podniesiemy podatki, wykorzystując sytuację. Dobra, no niestety ten bunt chłopski nas czeka. Co, może tą armię jednak rozwiążę? Chociaż nie, właśnie trochę potrwa, zanim to się wbije. No niestety, chłopi przeszkadzają. Szybki szturm, który skończy wojnę. Ruszamy na chłopów. Tutaj użyjemy haka, żeby go zmusić do zmiany religii. Chcę mieć haka na nas. Kurde, jaki paderny, no. Ale my wychowamy jego syna na Baska. Dokładnie. Wnuka w sumie. I wyprodukował jakieś badziewie. A, przesadzam. Kolejna córka, kolejny bunt się szykuje. Szczelni chłopi, którzy zostaną ukarani za to, że wykorzystali słabość państwa i zaangażowanie na
jakimś odległym konflikcie. A ich lider, wiadomo co go czeka. I po tym zwycięstwie wprowadźmy jeszcze większe, powiedzmy, kontrolę nad państwem. No i pieniążki za jeńców. Ktoś kopnął w kalendarz. No, nasza siostrzyczka też, widzę, lubi zaglądać do kielonka. Nie, potrzebujemy tej pobożności, gdybyśmy coś tam jednak chcieli z tym cesarstwem robić. Tu jest jak jest. Tu jeszcze od kogoś by się coś dało ugrać. Nie są to jakieś wielkie sumy, ale zawsze coś. Broń zostaje. Prestiż. Dobra, niech jest tak jak jest. A w sali tronowej co? A to w sumie nie musimy wybierać chyba, po prostu. Dokładnie, a w sumie jest lepsze tego drugiego, nawet renown daje, muszę go przeprosić, zwrócić mu honor, nie tak źle to co wyprodukował. Rozbudujmy trochę to biedne miasto. Wiem, że w sumie ono jest tam jakie jest i takie zaraz będziemy oddawać, ale czemu nie? Dobra, moi drodzy, na tym kończymy odcinek. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze się ogłośmy królem Sardynii, bo w sumie też chcieliśmy to zrobić. No tu na razie nie możemy. Dobra, pozdrawiam i do zobaczenia.